Kasyno, oczywiście, bez tablicy, więc nie mam pojęcia. A, podejście ciche. W 3 gramy. Okej, okay, niech będzie, niech będzie. Okej, okay, najdroższy salon może być. Mamy tak, najtańszy wóz, najtańsze bronie. Zobaczymy, co w takim razie dalej przyniesie ten napad. Na razie się dobrze zapowiada. Jest wszystko dobrze. Tak w zasadzie on oczywiście się dobił. Ciekawe, co kradniemy. Może być wszystko właściwie, bo no nie ma pewności. Ale zgaduję tak, skoro jesteśmy w 3, prawdopodobnie uważa, że trzeba złoto kraść w 3, bo we 2 się ciężko wyrobić. Mamy poziom z szachą, bo jest 0 żyć. Hej, czyli poziom trudny. Uważam, że jest złoto. Jak mamy złoto rzeczywiście, no to no. Nie będę mówił, że jest źle. Złoto to byłoby bardzo dobrze. I proszę, i wjeżdżamy do kasyna. Pięknie wjeżdżamy na parking. Gdzie zatrzyma samochód? To też będzie dobra. Standardowe miejsce. No tak. Walnie walizatorem? Nie, nie walnie. O, no dobry koleś. Dobra, zrobił przepustkę. Bardzo dobrze. Mógłbym powiedzieć, lata lecą, randomy się nie zmieniają. Czemu niby? Co takiego w takim razie to się zmienia? Bo już sądziłem, że walną palizatorem czy coś. Ściągamy ci ich tutaj. Proszę, dostał kolejny. Tu otwieramy. Zrobił przepustki drugiego poziomu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zrobił częściowe dostawy. To jest bardzo ważny szczegół. Zrobił je częściowo. No jeżeli teraz go walnie, będzie ok, bo widzę, że chyba chcę go walnąć. Nie wal tę kamerę, ruszaj się stamtąd. Ja pierdzielę. Panie hoście, co pan ho zrobił? Dobra, widzę, że trochę dostajemy już. Czyli nie resetujemy tego. Watch out for the cameras. Watch out for the cameras. Ty żeś widział, co on zrobił? Przecież stał na tej kamerze. I on się zastanawiał, gdzie tu ma palizator, żeby ją wyłączyć. Stał tak długo, że... nie, ja nie wiem. Ja bym nie wiem. Myślał, że się nie trzeba śpieszyć, a tu... Ja wiem, nie wiem po jakim czasie się w sumie te kamery włączałem, ale chyba po 5 sekundach. Bo na Cayo Perico 2 sekundy mijają zaledwie. Ale on dosłownie stał w miejscu i szukał palizatora. Chcę zejść na dół, ja chcę zobaczyć, czy zgadłem, czy mamy tutaj złoto. Trzeba wymienić sobie od razu ten pistolet, bo on nie jest potrzebny. Proszę, tych walimy od razu. I tyle. Tam z tych sobie, nie wiem, ściąga czy coś. Alarm, dwie kamery ściągnięte. Gdzie drugą kamerę znalazł? Przecież tam jest jedna kamera. Nie wiem, dziwne rzeczy. Jak? Gdzie on znalazł drugą kamerę? Nieistotne, no w każdym razie zrobili alarm. Jeszcze nie przeszliśmy dalej. Kiedyś się uda, kiedyś przejdziemy trochę dalej. Ja na to liczę, że jeszcze się uda. Dobra, może za trzecim razem, może trzecia próba będzie już ta udana. Ściągamy tych. Tego. Musimy się w ogóle poobracać, zdążyli. Czy on, on zauważył przez to, że ten alarm się włączył. Ja cię nie mogę. Dobra, no to czwarta próba już będzie chyba udaną. Zdążyli chyba oni przejść, zanim ostatecznie, jakby to powiedzieć, jakby ostatecznie włączyli się te bramki. Na co to EMP? No w ogóle druga rzecz, EMP jest bezużyteczne, bo nie mamy strojów specjalnych, żeby w ogóle widzieć w ciemności, więc EMP nie wiem dla kogo tutaj jest. Dobra, teraz już przejdziemy. Zrobię trochę inaczej, no spokojnie, to się ugra. Dobra, randomy. To już jest próba, gdzie przechodzimy dalej. Tak zwyczajnie, dobra, ja już wam tutaj raszuję to, jak najszybciej jak się da. Tu już przejdziemy trochę dalej, od razu sobie tego uwalniemy. Ja przechodzę dalej, no, ja tam nie wiem, już myślałem, że włączyli alarm, ale jednak nie. Dobra, tych sobie już pościągamy, to szybko przebiec, zajmujemy się tym tutaj braniarzem, pyk, 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 i jeszcze pyk, no zrobić. Dobra, ja już tutaj przeszedłem sobie dalej, nie wiem, czy oni będą tam chcieli sobie zbierać ten nutar, czy też nie. Nie, olali sprawę, nie zbierają sejfu. No można i tak. Dobra, zaczekamy tu na nich. No, zapraszam pana hosta do walenia karty. No to jak powiedziałem, tak się zdarzyło, udało się dobiec. Jak ty tam do niego pójdziesz, jeszcze włączysz alarm. Myślałem, że się nie udało walenie karty. A jakby jeszcze włączył alarm przy tamtym gościu, to dopiero by było. Przebiegniemy sobie i zobaczmy, czy trafiłem. Czy będzie rzeczywiście złoto, bo skoro jesteśmy w 3, no to musiał decydować się na taki ruch. No bo wziął najtańszy samochód, wziął najtańsze bronie, no bo coś te 3 osoby są. No, chyba, że 3 osoby dołączyły do lobby, no to zaczynamy, no. Też może być w sumie różne odpowiedzi. Czekamy teraz na drużynę, to dojdzie do skarbca. Zaczynamy wielcenie. Tutaj trochę zasłania wszystko, ale... I lecimy. O kurde, za mocno. Dobra, no i już otwarte. On też już tam skończył? Tak, już też skończył. No to świetnie, no to otwieramy sobie sejfik i zobaczmy, czy trafiłem.
To będzie to, o czym myślałem. Tak, wychodzi na to, że to są obrazy. No to świetnie. Jednak gotówka. Gotówkę mamy na page. Widzę, że jeden poszedł po kasę. Drugi co zrobi? Drugi też idzie podnosić kasę, okej. Okay. Czyli mamy drużynę, która prawdopodobnie... nie potrafi hakować. To mamy problem. Tak jak ja tutaj, że też zrobiłem problem. No jedno źle zrobiłem i przez to 20 sekund to jest dramat. Okej, okay, no to trzeba ją otwierać. Już tak zdążymy, jeżeli wszystko otworzę. Nie otwieraj mnie tu tych drzwi. Bierę tę gotówkę, a to otworzę H. Myślę, że jakoś sobie tu dadzą radę. Tak myślę, że na spokojnie. Tamten sobie tamto podniesie, więc da radę na spokojnie. Już trochę lepszy czas będzie. Myślę, że 14 sekund. Dobra, no to tu macie otwarte. Ten już zdąży wózek podnieść. Tam będzie miał dwa. Dobra, czy dwie bramki zdążę? Zdążę. No to dobra, no to na luzie. Pójdzie sobie po to H. A ja zdążę tutaj C otworzyć i zabiorę C. Dobra, to... Świetnie. Może być. Nie najszybciej, ale... O jest, jak to zrobiłem? Że on jeszcze musiał mieć animację wyciągania, a tu nie było tej animacji. Chyba tamten koleś chyba sobie idzie po to D. Ja mam taką nadzieję, że idzie po to D, nie wiem. Może skrytkę jakąś robi. Więc co tam jeszcze robi, bo nie zbiera kubki. Może jakąś skrytkę robi. Też tak może być. No ja zdążę jeden wózek podnieść. Chyba skrytkę robi. A pan Jose uciekał. Okej, no... Jak mam być szczerze powiedzieć, no to moim zdaniem, no było... Była tutaj ewidentnie 100% szansa, aby zebrać kompletnie wszystko. Takie D. Raz się pytasz, czy bierać D, ty to miałeś zrobić wcześniej, nie teraz. Teraz to już trzeba uciekać stąd. It was leading you take it. No już w ogóle dawno miał to zrobić, a teraz to w ogóle zdążył przed wyjściem. Jakby włączył alarm, to byłoby według mnie największy hit. Dyskutują, czy zebrać to ostatecznie, czy nie zebrać i wywrócić jeszcze alarm. Dobra, no to mamy taki trochę typowy napad z randomami. Najbardziej typowy, jaki może być. Mamy gotówkę, jesteśmy w trzech. Co to jeszcze może być? Czekajcie, czy go wywaliło? Mi się coś wydaje. Tak, wywaliło go. Wywaliło pana hosta przy przejściu, no trudno. Zdarzają się też takie sytuacje. A tak dobrze się zapowiadało. Już byśmy wychodzili, już prawie, już... Tyle było. I pana hosta wyrzuciło. W każdym razie, no. To byłoby na tyle. Do następnego, cześć.